Heroes and conquerors.
Ducha Świętego. Amen. Pan z Wami. I z Duchem Twoim. No i nadszedł ten dzień, kiedy Krzysztof, który już nas w kościele jest, przez jakiś czas przyjmuje święcenia diakonatu. Pierwszy stopień do tego, aby uzyskać święcenia kapłańskie. Przede wszystkim chcę Was wszystkich przywitać. Fajnie, że jesteście, że wspólnie będziemy się mogli modlić. Za Krzysztofa i każdy za siebie, bo zawsze trochę takim chrześcijańskim egoistą trzeba być i swoje wyskrobać Panu Bogu. Szczególnie chciałbym przywitać rodziców i mamę chrzestną, że jesteście z nami, że wspieracie Krzysztofa w tym dniu. Chciałbym przywitać albo podziękować księdzu proboszczowi Rafałowi, że nas gości w swojej świątyni. W kościołach starych katolickich jest spowiedź powszechna. Ksiądz proboszcz tej parafii przeprowadzi spowiedź powszechną i udzieli rozgrzeszenia ważnego, więc będzie można skorzystać z Komunii Świętej i zapowie intencje. Ja modlę się za Krzysia, aby Pan Bóg błogosławił go wcale nie dlatego, że będzie diakonem za chwilę, ale dlatego, że jest umiłowanym Synem Boga i Bóg go wybrał do stopnia diakona. Prosimy księże proboszczu. Czy wypełniliśmy zadaną pokutę? Czy z grzechów wyznanych na ostatniej spowiedzi staraliśmy się poprawić? Jaki był nasz stosunek do Pana Boga? Czy nie wątpiliśmy w Jego istnienie, w Jego sprawiedliwość? A kiedy przyszły niepowodzenia i doświadczenia, czy wtedy nie narzekaliśmy na wyroki Boże? Jaki był nasz stosunek do drugiego człowieka? Czy zawsze w drugim człowieku staraliśmy się zobaczyć swego bliźniego? Wszystkie nasze grzechy, nasze słabości, nasze niedoskonałości przedstawmy w chwili ciszy Bogu samemu, który przecież i tak zna skrytość serc i umysłów naszych. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i Wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Marię, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i Was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Czy żałujecie za grzechy wasze? Żałuję. Jako pokutę proszę odmówić jeden raz modlitwę pod Twoją obronę. Pan nasz Jezus Chrystus niech was rozgrzeszy i ja mocą mi przez Niego daną rozgrzeszam was wszystkich grzechów waszych w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Owoce tej mszy świętej, mówiący te słowa, ofiaruję za świętej pamięci Adelę, Ireneusza, Władysława i Dawida. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami.
Światło Twojej prawdy, aby mogli wrócić na drogę sprawiedliwości. Spraw, niech ci, którzy uważają się za chrześcijan, odrzucą wszystko, co się sprzeciwia tej godności, a zabiegają o to, co jest z nią zgodne. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Sprawiłem, że Duch mój nad nim spoczął. On przyniesie narodom prawo. Nie będzie wołał mi, podnosił głosu. Nie da słyszeć krzyku swego na dworze. Nie złami trzciny nadłamanej. Nie zgasi ledwo tlejącego się gnotka. On rzeczywiście przyniesie prawo. Nie zniechęci się ani nie załamie. Aż utrwali prawo na ziemi, a Jego pouczenia wyczekują wyspy. Tak mówił Pan Bóg, który stworzył i rozpiął niebo. Rozpostarł ziemię wraz z jej plonami, dał ludziom na niej dech ożywczy i tchnienie tym, co po niej chodzą. Pokaż swą łaskę i daj nam dokąd sam przyjść zamierzał, powiedział też,
gromadzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na żniwo swoje. Idźcie, oto posyłam was jak owce między wilki. Nie noście z sobą trzosa, ani torby, ani sandałów i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie. Gdy wejdziecie do jakiegoś domu, najpierw mówcie pokój temu domowi. Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim. Jeśli nie, powróci do was. W tym samym domu zostańcie jedząc i pijąc, co będą mieli, bo zasługuje robotnik na swoją zapłatę. Nie przechodźcie z domu do domu. Jeśli do jakiegoś miasta wejdziecie i przyjmą was, jedzcie, co wam podadzą. Uzdrawiajcie chorych, którzy są tam, i mówcie im: przybliżyło się do was Królestwo Boże. Lecz jeśli do jakiegoś miasta wejdziecie, a nie przyjmą was, wyjdźcie na jego ulicę i powiedzcie: nawet proch, który z waszego miasta przylgnął nam do nóg, strząsamy wam. Wszakże to wiedzcie, że bliskie jest Królestwo Boże. Powiadam wam, Sodomie lżej będzie w ów dzień niż temu miastu. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Alleluja, 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 alleluja. Rozpoczyna się liturgia święceń w stopniu diakonatu. Rozpoczyna się wielka tajemnica Bożej miłości. Czy miłujesz mnie więcej niż ci? Kandydat do świętego posługiwania jest z ludu wzięty i dla ludu ustanowiony. Połóż mnie, Panie, w prochu ziemi, abym powstał nowy. Po zbadaniu opinii wiernych i po zasięgnięciu rady osób odpowiedzialnych za jego przygotowanie zaświadcza, że uznano go za godnego święcenia. Z pomocą Pana Boga i naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa wybieram tego naszego brata do stopnia diakona. Dobrze, będą dzień. Można usiąść, teraz będzie chomienia. Kościół to takie dziwne miejsce. Bo wszyscy myślimy, że musimy tu się czuć spięci. Spięty muszę się czuć ja, żeby mi nie spadła mitra i żeby nie zapomnieć o pastorale. Reszta, myślę, że nie ma tych problemów. Więc spokojnie może się uśmiechać i swobodnie puścić dzieci, które tu grasują, nawet na zewnątrz. Jezus mówił: pozwólcie dzieciom przyjść do mnie. Może i miał na myśli niedorosłych, ale myślę, że też tych wszystkich małych przyjaciół, którzy dzisiaj wraz z nami, może nie do końca świadomie, jak Lenka na przykład, mają tą dzisiejszą uroczystość. Ale myślę, że to, co jest najważniejsze w dniu dzisiejszym, to przede wszystkim jest coś, co otrzymujemy za darmo. No niestety, muszę się tu odwołać do kilku zawodów, które są obecne na tej sali. Pójdziemy do adwokata, musimy zapłacić. Pójdziemy do lekarza prywatnie, musimy zapłacić.
Pójdziemy do księdza, na szczęście nie w naszym kościele, ale musimy zapłacić. Pójdziemy do firmy, która szkoli, musimy zapłacić. Przychodzimy do kościoła i mówimy, nie, nie może być tak, że ja mogę coś tutaj dostać za darmo. A jednak tak się zdarza, że jest. I to właśnie jest diakonat. Diakonat jest czymś, co Bóg daje nam za darmo. Tak samo jak daje nam życie za darmo, możliwość modlitwy za darmo. Problem nie jest w formie finansowej. Problem jest w formie sercowej. I nie myślę tutaj o sercu, to, które pompuje krew, ale o sercu biblijnym. Ono w swej naturze jest dobre. Ale ponieważ życie doświadcza nas w różny sposób, mieliśmy różnych rodziców, którzy byli bardzo dobrzy i byli nadopiekuńczy, albo byli wręcz w drugą stronę, w ogóle o nas nie dbali, albo może byli dla nas bardzo surowymi osobami. I to wszystko sprawia, że taki obraz Boga dzisiaj posiadamy. I jeśli ktoś z was chce powiedzieć, że nie myśli o Bogu jako o swoich rodzicach, czy doświadczeniach swoich rodziców, to niestety muszę powiedzieć, że to jest kłamstwo. Wszyscy przenosimy obraz Boga na nasze codzienne doświadczenia. Nasze pragnienia związane są z tym, czego nie otrzymaliśmy od rodziców. Jeśli się karcimy o coś, to karcimy się o to, o co karcili nas kiedyś rodzice. Jeśli jesteśmy usztywnieni w niektórych wyborach, chociażby siedzeniem w kościele, to dlatego, że rodzice mówili, co się wiercisz, siedź prosto. To nie jest nasz Bóg. To jest iluzja Boga, która powstała w naszych umysłach i w naszych sercach. Pamiętajcie, że może w tej chwili jestem trochę heretykiem, ale pozbawienie się tej iluzji jest bardzo bolesne i nie każdy chce się jej pozbyć, bo tylko to zna. Więc jaki jest ten nasz Bóg? Nasz Bóg jest kimś, kto nas kocha bez opamiętania. W dniu dzisiejszym mogę to mówić o Krzysztofie. Nie wiem do końca, jaki Krzysztof jest. Ksiądz kanclerz wziął odpowiedzialność na siebie, że jest dobrze przygotowany do posługi diakonatu. A co będzie, jeśli nie jest dobrze przygotowany do posługi diakonatu? Myślicie, że to coś zmienia w oczach Bożych? Zupełnie nic. Bo to jest łaska Pana Boga, którą Bóg nam daje po prostu zupełnie za darmo. Po prostu zupełnie za darmo. I zobaczcie tych dwóch małych ludzi. Kto z nas potrafi sobie wyjść i po kościele pochodzić, żeby zobaczyć, jak wiele interesujących rzeczy jest w tym kościele? Jak bardzo mogą czuć się spokojni, swobodni przy Panu Bogu? Pozwólcie sobie przyjść do Boga w taki bardzo luźny sposób, w taki swobodny sposób. Korynt. W drugim czytaniu czytaliśmy o Koryncie. Pewnie większość z was nie wie, co to jest Korynt. Korynt było to miasto, które było położone, a z dwóch stron Koryntu były porty. Więc było to miasto takie jak Gdańsk, portowe. W tym mieście było wielu bóstwo, kiedy Jezus mówił te słowa, czy Paweł pisał te słowa. I tam Jezus przyszedł z pełną swoją miłością. Zaakceptował wszystko to, co ci ludzie robili. A nie wiem, czy wiecie, w jaki sposób ludzie w tamtym czasie mieli kontakt ze swoimi bogami. Były kapłanki, które za drobną opłatą poprzez współżycie dawały możliwość spotkania się z Bogiem. Jezus w liście, Paweł w liście do Koryntian często upominał o tym, że to nie tędy droga, ale nigdy nie powiedział, jesteście przeklęci. Teraz wyobraźcie sobie osobę, która weszłaby do tego kościoła i ma opinię kobiety lekkich obyczajów. Większość z nas może nie wydawałaby dźwięków, ale pomyślałaby sobie, no tato to ma tupet. A jak taka podeszła do Jezusa, to mówi, czy ktoś z was jest bez grzechu? Jeśli tak, nie rzuci pierwszy z nią kamieniem. I wszyscy odeszli, jest powiedzenie, ty dzisiaj będziesz w raju. Biblia jest piękną księgą, która sprawia,
że jeśli jest dobrze odczytywana, niedosłownie, pamiętajcie, niedosłownie, ale jest odczytywana w duchu, to jest autostradą do nieba. Bardzo prostą i swobodną. Nawet jeśli nie modlimy się w Kościele, to Bóg nas nie przeklina, bo najważniejszy jest mój kontakt osobisty z Bogiem. Dzisiaj trudne zadanie staje przed Krzysztofem. Na pewno jest to trudne też dla jego rodziców. Radosne, ale też trudne. Krzysztof będzie diakonem, a posługa diakońska jest w dużej mierze posługą słowa. I czasami jednym słowem możemy bardzo mocno kogoś oddalić od Boga, a drugim słowem możemy przynieść mu ulgę i pokazać, że Jezus jest kompletnym wariatem w rozumieniu zupełnie ludzkim. Bo On nigdy w życiu nikogo nie potępi. Nigdy. Wręcz kiedy, nie wiem czy pamiętacie wydarzenie z Biblii, kiedy wyrzucił złego ducha z człowieka w stado świń i te świnie pobiegły do morza i się potopiły i ludzie powiedzieli: odejdź, straciliśmy cały majątek. Nikt nie patrzył na człowieka, którego uratował. I co Jezus zrobił? Wsiadł do łodzi i bez najmniejszego słowa odpłynął. To jest postawa chrześcijan. Kiedy nas nie chcą, w spokoju odchodzimy, a nie bronimy swoich praw. Biblia jest księgą wielkiej radości. Dlatego warto się uśmiechać w Kościele, nie patrząc na to, co o nas myślą, bo to jest moja relacja z Bogiem. Ja jestem tutaj tylko po to, albo aż po to, aby wyświęcić nowego diakona, który będzie mówił, będzie pomagał, jeśli sam będzie w dobrym kontakcie z Bogiem, do tego, aby zbliżyć się do Boga. I chciałbym wam opowiedzieć pewną historię, która pochodzi z Chin. Pewnie ktoś już z was ją słyszał, ale chciałbym jeszcze raz ją powiedzieć. Do czego może doprowadzić brak kontaktu z Bogiem? Było dwóch ludzi. Jeden był bardzo bogaty i mógł sobie pozwolić na stawy rybne i hodował ryby. Drugi był świetnym kucharzem, ale powiem tak młodzieżowo, groszem nie śmierdział. No i ten, który miał te ryby, wziął rybę, poszedł do kucharza i mówi: przyrządź dobry posiłek i wspólnie go spożyjemy. Kucharz wziął, ugotował zupę rybną, przyszedł ten człowiek, który miał stawy rybne, zjedli zupę, podziękował mu i poszedł do domu. Na drugi dzień wrócił i mówi: no, przyszedłem jeszcze raz na zupę, bo na pewno coś zostało. I tak przychodził przez wiele dni. Kucharz mówi, że po rybie to już nawet śladu nie zostało, a on dalej przychodzi. I pomyślał sobie pewnego dnia, że do talerza zamiast zupy naleje wody. I tak zrobił. Przychodzi ten człowiek, który miał staw rybny, nabrał łyżkę, posmakował tą wodę i mówi: człowieku, a co to jest? A kucharz na to: to jest zupa, która pozostała po zupie, która była zupą z zupy z ryby. Ciekawe doświadczenie, dlatego że jeśli raz doświadczymy Pana Boga, wydaje nam się, że możemy na tym doświadczeniu jechać już stale. Krzysztofie, twoje doświadczenie Boga musi być takie. Jeśli jesz, jeśli pijesz, jeśli chodzisz, jeśli jesteś w pracy, jeśli jesteś w kościele, jeśli śpisz, to czynisz to dla Pana Boga. Więc codziennie przynosisz rybę i codziennie masz pełnowartościowy posiłek. Chciałbym, abyś tego przede wszystkim uczył tych, którzy będą do Ciebie przychodzić, że Bóg daje wszystko za darmo. I największym problemem was i moim jest to, bo najtrudniej jest coś wziąć za darmo. Zadam pytanie Wioli. Wiola, wolisz za coś zapłacić, czy dostać za darmo? Za darmo człowiek czuje się zobowiązany, że musi, dał mi za darmo, za dwa dni przyjdzie i poprosi, żebym mu jakieś porady udzieliła, albo pojechała do sądu za niego. No nie wiem, ale na pewno coś tu jest nie tak. A Bóg daje za darmo i nie umiemy tego przyjąć, bo przerzucamy nasz zwykły styl życia na życie z Jezusem. Bóg nie jest dokładnie tym,
o kim w tej chwili myślicie, że jest. Jeśli myślicie cokolwiek w tej chwili o Panu Bogu, to to dokładnie nie jest Bóg. Bóg mówi o sobie, że jeśli się pojawia, to pojawiają się pewne przymioty. Radość, pokój, pojawia się przebaczenie, pojawia się poczucie jedności z wszystkimi i przede wszystkim nie ma gniewu na nikogo. To jest Bóg. Wtedy wiemy, że jesteśmy w świetle Boga. Za darmo. Totalnie. Teraz trochę z żartu. Ten sam stan występuje po wypiciu alkoholu, a po łacinie to spirytus. Proszę nie mylić tego stanu ze stanem spotkania z Bogiem. Bo to nie jest ten sam stan. Aczkolwiek nie jest nam zabroniony. Bo Bóg jest tak wszechmocny, że wie, że jesteśmy ograniczeni. Krzysztofie, znam Cię trochę. Myślę, że to, co Pan Bóg ma dla Ciebie, to ma pewnie na daną chwilę. Ale to, co jest przed Tobą, mam tylko jedną prośbę. Jako biskup mam prawo jakby zwrócić Ci na to uwagę. Jeśli cokolwiek dostaniesz, nie mów, nie, to mi się nie należy. Skoro Bóg stwierdził, że Ci się to należy, to znaczy, że jest okej. To znaczy, że to Ci się należy. Znowu wrócę do wiary. Jeśli Bóg uznał, że należy jej się taki mały rojber, to znaczy, że na niego zasłużyła i jest dla niej prezentem, który na pewno ją wychowuje w każdym dniu. Bo mając dzieci, każdy wie, że dzieci są świetnym skarbem, ale czasami chciałoby się otworzyć okno, wystawić je na 10 minut za okno, zamknąć okno, odpocząć i po 10 minutach znowu wsiąść z powrotem do środka. To wyobraźcie sobie, co czuje Bóg, kiedy kradniecie, kiedy kłamiecie, kiedy jesteście nieszczerzy. Nie myśli dokładnie tak, jak myślicie wy o swoich dzieciach. On nigdy nie ma takiego zamiaru, żeby wystawić chociaż nas na chwilę. A najlepszym tego dowodem jest Krzysztof, bo powiedział, rób sobie co chcesz i tak będziesz diakonem. Czy jesteś godny, czy nie jesteś godny? Myślę, że gdyby Bóg tutaj był i mówił naszym językiem, powiedziałby tak, chłopie, to ja tutaj decyduję, a ty masz tylko słuchać. Masz tylko słuchać i przyjąć to, co Bóg ci daje. Ponieważ najmłodsi członkowie naszej wspólnoty już mają dość, to skończymy kazanie i przejdziemy do dalszej części liturgii. A kandydat wyrazi wolę przyjęcia święceń, złoży swoje przyrzeczenia. Następnie zostanie odśpiewana litania do wszystkich świętych, podczas której kandydat do przyjęcia święceń diakonatu będzie leżał krzyżem. Następnie po litanii do wszystkich świętych w ciszy ksiądz biskup nałoży ręce na diakona z modlitwą święceń. Następnie odmówi modlitwę konsekracyjną, po której już diakon Krzysztof zostanie ubrany w liturgiczne szaty diakona jemu przysługujące, czyli stułę i dalmatykę i otrzyma księgę Ewangelii jako symbol tego, iż mają głosić. Zanim przystąpisz do święceń diakonatu, musisz wobec tego ludu wyrazić wolę przyjęcia tego posługiwania. Dlatego kieruję pytanie prosto do Ciebie. Czy chcesz przez nałożenie moich rąk i dar Ducha Świętego zostać wyświęcony na służbę Kościołowi? Chcę. Czy chcesz pełnić posługę diakona w duchu pokornej miłości, aby pomagać prezbiterom i przyczyniać się do rozwoju chrześcijańskiego życia? Chcę. Niech Bóg, który rozpoczął w Tobie dzieło, sam go dokona.
Teraz następuje modlitwa konsekracyjna. Bądź z nami, prosimy Cię, Wszechmogący Boże, który rozdzielasz łaski, wyznaczasz stopnie i obowiązki. Ty, pozostając niezmienny, wszystko odnawiasz i całym stworzeniem kierujesz przez swoje słowo, moc i mądrość. Troskliwością o chorych i biednych, powagą pełną pokory, czystością bez skazy i przestrzeganiem duchowej karności. Niech w jego obyczajach jaśnieje zachowanie Twoich przykazań, aby czystość jego życia pociągała lub Boży do naśladowania. Niech świadectwo czystego sumienia pomaga mu mocno i niezachwianie trwać w Chrystusie. Niech naśladując na ziemi Twojego Syna, który przyszedł nie po to, aby Mu służono, lecz aby służyć, dostąpi Królestwa z Nim w niebie, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Teraz ksiądz kanclerz pomoże nowo wyświęconemu diakonowi ubrać się w szaty diakońskie, a następnie biskup przekaże Księgę Ewangelii. Przyjmij Chrystusową Ewangelię, której głosicielem się stałeś. Wierz w to, co będziesz czytać. Nauczaj tego, w co uwierzysz. I pełnij to, czego będziesz nauczał. Teraz biskup udziela znaku pokoju nowo wyświęconemu diakonowi. Teraz następuje dalsza część liturgii, modlitwa liturgia eucharystyczna. Można usiąść, nastąpi przygotowanie dalej. Pełni serce swoje, Ty
wiarę przyjął mu Ojciec Wszechmogący. Niech ma się wśród wiarę Twoich, na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Wejrzyj Boże na dar błogosławiącego Cię Kościoła i przemieni na pokarm duchowy dla Twoich wiernych, aby przyjmując go wzrastali w świętości przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę postaci. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana, Jezusa Chrystusa. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając, błogosławił i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Cudowne Jego zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dzięczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie. Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą Bogorodzicą Maryją, ze świętymi apostołami i męczennikami, ze świętym Krzysztofem i ze wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie. Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc naszego biskupa Dariusza, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Pamiętaj o naszym bracie, który dzisiaj został wyświęcony na diakona. Zachowaj w nim swoje dary, aby z Twoją pomocą skutecznie spełniał posłannictwo, które otrzymał od Ciebie. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. W miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednoż ze sobą wszystkie swoje dzieci, roz...
rozproszone po całym świecie. Przyjmij do Twojego Królestwa naszych zmarłych braci i siostry, świętej pamięci Adele, Ireneusza, Władysława, Davida, wszystkich, którzy Twoje łaństwo odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami.
Posilni Twoimi darami prosimy Cię, Boże, aby przez uczestnictwo w tym sakramencie wzrastał w nas Jego zbawienny owoc przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Usiądźmy jeszcze chwilkę. Wyjątkowy dzień to też zawsze wyjątkowe słowa padają. Te, które może zapadną w serca wielu, które może zdenerwują niektórych. Każdy jest jakby inaczej skonstruowany, nastawiony i każdy ma swoją jakby inną drogę. Ja przede wszystkim chciałbym podziękować rodzicom. Myślę, że oni to najbardziej przeżywają, są jak Matka Chrzestna. Jest to dla nich wzruszające na pewno. Żeby zrozumieć, co to znaczy zostać diakonem, to jeszcze tak z miesiąc emocje muszą opaść. Musi opaść cały ten blichtr. I też rodzice muszą poczuć, że to się rzeczywiście stało, bo to zawsze jest tak, że trudno jest w danej chwili, chociażby po sakramencie małżeństwa, zrozumieć, że to już jest żona, tak? Właściwie to się nic nie zmieniło, nie wygląda lepiej. Czasami jest zmęczona i wygląda trochę gorzej przez chwilę, ale potem wraca do wszystkiego. To mniej więcej wygląda tak. Potem dopiero nabywa się pewnego rytuału i pewnej wiedzy. To, co wisi po prawej stronie tam, to jest symbol posługi mojej biskupiej, to jest tałka. Literka T, można powiedzieć. Ksiądz Rafał odsłonił. Mam gabaryty, więc zasłaniał. Ona w Biblii oznacza wybraństwo. Ci, którzy będą oznaczeni tał, będą wzięci. Ci, którzy nie będą, zostaną pozostawieni, mówi Apokalipsa. Jest to taki symbol, który jest moim symbolem biskupim, a na dole jest napisane Pax et Bonum. Wszyscy uczyliśmy się łaciny, ale przetłumaczę. Pokój i dobro. Wielkie wydarzenie. Każdy, kto będzie chciał potem otrzymać taką tałkę, będzie mógł na grillu. Ty też, mały człowieku. Także nie ma problemu. Pozwólcie, że dziękując rodzicom, po prostu dam im taki prezent. Nie lubię, jak się o nim mówi, Krzysiu, zatkaj uszy. Krzysiu był na misji w Afganistanie. Przeżył swoje, zobaczył, widział śmierć kolegów, widział śmierć przyjaciół. Mimo to Pan Bóg pozwolił mu odnaleźć w sobie chęć bycia, aby może nikt inny nie doświadczył tego, czego on doświadczył tam. A był w służbie medycznej, więc jeśli kogoś rozprło, to on go pruł. To nie były widoki piękne i mówi, że do tej pory często te widoki gdzieś mu towarzyszą. A teraz jest znany. Jest jakby w troszeczkę innym wojsku. Tutaj bardziej prują psychicznie niż fizycznie. I trudniej czasami jest powiedzieć wprost, a dzieje się to gdzieś za plecami. Mam nadzieję, że jego doświadczenie pozwoli mu mądrze wybrnąć i nieść pokój i dobro każdemu, kto stanie na jego drodze. Krzysiu, oddaję Tobie głos. Ekscelencjo, Ojcze Biskupie, Bogu niech będą dzięki za to, że wybiera narzędzia kruche, nie do końca mądre, słabe, ułomne, grzeszne. Za to, że przez Twoją posługę dzisiaj stało się to, co się stało, co zupełnie mnie przerasta. Dziękuję za dar Ducha Świętego, któremu Ty dzisiaj posługiwałeś. Dziękuję moim rodzicom, mojej Matce Chrzestnej. Dzisiaj ona pełni najważniejszą funkcję, bo to ona kiedyś przyniosła mnie do kościoła i nie upuściła. I dzisiaj jest też tutaj. Mamo jedna, mamo druga, tato. Dziękuję.
Dziękuję prezbiterium Kościoła Starokatolickiego, księdzu kanclerzowi, księdzu proboszczowi z Kamiennej Góry, księdzu Piotrowi, księdzu proboszczowi tutejszej parafii, naszemu nowemu współbratu, który wczoraj dołączył. Dziękuję księdzu diakonowi, księdzu klerykowi. Dziękuję mojej rodzinie z Pogotowia, która przybyła na czele z moim oddziałowym z Pogotowia Oleśnicy, Dawidem, jego narzeczoną, córce Damiana, Pogotowiu Ratunkowemu we Wrocławiu, mojemu pierwszemu takiemu ojcu, który mnie prowadził, gdy jeszcze nawet nie umiałem torby nosić z opatrunkami, jego żonie, jego rodzinie. Dziękuję Teresie, która przeżyła ze mną Afganistan, jest tutaj obecna, która jest nawet więcej niż rodziną, jest kimś bliskim, bo oboje byliśmy w ręku Boga i oboje byliśmy na Jego dłoni. Dziękuję mojej cioci Teresie, która też przybyła, i wszystkim wam tutaj obecnym, niewymienionym. Trudno spamiętać wszystkich. Dziękuję za to, że jesteście, i proszę o modlitwę za cały nasz Kościół. Pokój i dobro. Moi drodzy, uroczystości uroczystościami, ale życie parafialne trwa dalej. Właściwie można by w przyszłym tygodniu uszy nie odprawiać, bo już dzisiaj było tak długo, że wystarczyło na zaś, jak to mówią. Ale mówiąc poważnie, msza święta o godzinie 11 za tydzień z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo dla synów Krzysztofa i Michała. Ksiądz diakon Krzysztof, nie chcę przedłużać, ale coś powiem. To jest bardzo facet taki, który mi zaimponował. Przyjechał wcześniej, najpierw zdał egzamin praktyczny, czyli wyprał dywany, posprzątał kościół, zdał egzamin teoretyczny, wspaniale. I cieszymy się, że mogliśmy mieć z nim kontakt, ale że ten kontakt nie zostanie urwany, że nie jest to koniec naszych kontaktów, ale raczej początek. Kiedy dokuczano księdzu profesorowi Tischnerowi z powodu tego, że rozmawia z wszystkimi, że z wierzącymi, niewierzącymi, z ludźmi lewicy, prawicy. Wtedy on powiedział, że szczególnie dokuczano mu, że rozmawia z ludźmi lewicy. Mu powiedział, że nie zna nikogo, kto by stracił wiarę po przeczytaniu dzieł Marksa czy Engelsa, ale zna wielu, którzy stracili wiarę po spotkaniu, po rozmowie z własnym proboszczem. Obserwując księdza diakona Krzysztofa, jestem przekonany, że nikt przy spotkaniu z nim nie straci wiary, a wręcz przeciwnie, umocni ją. I myślę, że zawołanie, które miałem na moim obrazku prymicyjnym, spraw Panie, aby każdy, kto zbliży się do mnie, wracał bardziej spragniony Ciebie. Niech to zawołanie będzie też życzeniami dla księdza diakona Krzysztofa. Dziękuję bardzo. Został mi jeszcze zaszczyt zaproszenia wszystkich obecnych na poczęstunek. No właśnie, wszystko jest jakby takie inne w naszym kościele, więc będzie to grill.
Grill, który będzie odbywał się w ogrodach watykańskich tutejszego kościoła. Czyli jeśli wyjdziemy z tego kościoła i skręcimy w lewo, to tam będzie otwarta brama i tam już ktoś pokieruje. Bardzo bym prosił, żeby wszyscy korzystali. Zaproszeni, niezaproszeni, parafianie księdza Rafała. A wiecie, że jeśli ksiądz Rafał przyjdzie na grilla, to będzie wesoło, więc będzie o czym posłuchać. Gorąco zapraszamy. Ksiądz Rafał, oprócz tego, że jest doktorem teologii, ale w formie historii, to także potrafi wywołać histerię wśród ludzi, ale śmiechu. Więc warto tutaj pamiętać. Powiem wam tylko jeszcze jeden dowcip, który zawsze krąży w seminariach. No bo zawsze taki diakon wraca, nie to ksiądz, a już to nie świecki, nie kleryk. I jedna babcia pyta takiego diakona, a powiedz mi tak naprawdę, co ty teraz możesz przez ten diakonat? A on, nie zastanawiając się długo, mówi: babciu, no jak to co, mogę cię na przykład odprowadzić na cmentarz. To jest jedna z funkcji diakońskich, między innymi oczywiście głoszenie Słowa Bożego jest podstawą. Pochylcie go, Boże. Wielką troskliwością o wszystkich, a zwłaszcza o cierpiących i ubogich. Bóg, który wam powierzył głoszenie Chrystusowej Ewangelii, niech was wspomaga, abyście żyli zgodnie z Jego Słowem, jako Jego szczerzy i gorliwi świadkowie. Bóg, który was ustanowił szafarzami swoich misterium, niech sprawi, abyście naśladując Jego Syna Jezusa Chrystusa byli na świecie sługami jedności i pokoju. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie, ofiara spełniona. I oczywiście legitymacja też, żeby ksiądz spokojnie sobie wprawiać. Jakby ktoś się pytał gdzieś, kto jest ksiądz, dzięki. Mogą dzwonić. Tak naprawdę starokatolicyzmu zaczął mnie uczyć kanclerz. Za to mu dziękuję.
wczoraj zrozumiałem, co to znaczy starokatolikat. Że to jest normalność. I Kościół, który skupia wszystkich. Kościół, który przygarnia wszystkich i taki prawdziwy Kościół. Bo to robił Chrystus. Chrystus nikogo, to co dzisiaj ojciec biskup powiedział, nikogo nie odtrącił. Nawet Marii Magdalenę. Kościół starokatolicki jest właśnie dla mnie takim, który znajduje właśnie takich jak Maria Magdalena. Przygarnia wszystkich, nie odrzuca nikogo. Jako szpitalny kapelan, czy kapelan w hospicjum i misję w Paragwaju, tak się życie potoczyło, że po półtora roku przerwy, generalnie miałem półtora roku przerwy w jakiejkolwiek pracy kapłańskiej. Od wczoraj, ostatni raz chyba kiedyś w styczniu 2017 roku odprawiłem mszę, także wczoraj była moja pierwsza msza prawie po półtora roku odprawiona. Dzisiaj była druga msza, którą odprawiłem po półtora roku, ta sutanna też ostatnio była ubrana bardzo, bardzo dawno, także też tutaj księdzu biskupowi, księdzu kanclerzowi, który też był takim pierwszym kontaktem i tym... I nie zniechęci. I nie zniechęci, tak. Czasami pierwszy kontakt może zniechęcić. Także... becomes free and my shame is all.